o wprowadzenie pod obrady dzisiejszej sesji w trybie paragrafu 21 w tym piecie regulaminu naczelnicy, który nagły w sprawie wyboru przewodniczącego do Rady Komisji do Spraw Dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy 8 Gębniki. W dniu dzisiejszym, proszę Państwa, wspólny wniosek zatem poddam go pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Kraska 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19. Dziękuję bardzo. Wniosek został przyjęty. Zatem oddaję panu przewodniczącemu dyrektorowi poselskiemu o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała wyboru przewodniczącego do Rady Komisji do Spraw Dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy. Merytoryczna regulacja sprawy, paragraf 3.10 do Rady Komisji do Spraw Dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy wybiera się Radą Magdalena Sydę. Paragraf 2, dokonuje się wyboru przewodniczącego do Rady Komisji do Spraw Dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy. Dziękuję panie przewodniczący. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby w tej kwestii zabrać głos? Dobrze, panie Bogdanie, to może później. To pytanie o sesji w kuluarach do pani przewodniczącej Magdaleny. Jeżeli nie ma chętnie, to zatem poproszę o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za? Przejdźcie, proszę, podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, dziękuję bardzo. Stwierdzam, że to wniosek do uchwały gratulacji pani Magdaleno. Pan zabiera się do pracy i następnie, jeżeli uchodzi, pan